Naukowcy ujawniają prawdę o Tytaniku. 14 kwietnia 1912 roku, 20 minut przed północą, RMS Titanic uległ katastrofie, która 3 godziny później zakończyła się jego zatonięciem. Po 2 w nocy następnego dnia największy statek tamtych czasów zniknął pod wodami Oceanu Atlantyckiego, zabierając ze sobą ponad 1500 ludzkich istnień, czyli 2/3 wszystkich pasażerów. Przyczyną tragedii była góra lodowa, w którą uderzył liniowiec, a przynajmniej tak do niedawna uważano. Najnowsze analizy naukowców zdają się obalać najpopularniejszą teorię dotyczącą Titanica. W tym filmiku przedstawimy pełną prawdę o tym wydarzeniu, która dopiero po 100 latach wychodzi na jaw. 269 metrów długości, blisko 30 metrów szerokości, 53 metry wysokości o pojemności brutto ponad 46 tysięcy ton. Przy takich parametrach Titanic wydawał się niezniszczalny. Można było chodzić godzinami, zanim zwiedziło się każdy zakątek 10 pokładów. Nawet oficerom zapamiętanie struktury statku zajmowało ponad 2 tygodnie. Titanic posiadał 4 olbrzymie kominy ważące po 60 ton każdy i wysokie na niemal 25 metrów. Każdego dnia rejsu kominy, poza ostatnim, który był tylko atrapą, wyrzucały 100 ton sadzy, więc musiały być odpowiednio wysokie, aby pasażerowie nie mieli kontaktu z dymem. Kominy były lekko nachylone wyłącznie ze względów wizualnych. Titanic wyglądał dzięki temu jeszcze bardziej imponująco. Budowa liniowca kosztowała 7,5 miliona dolarów. Biorąc pod uwagę inflację oraz zmianę wartości pieniądza, w 2016 byłby to koszt 166 milionów. Co ciekawe, statek nawet dzisiaj byłby tańszy od filmu Titanic z 1997 roku, którego produkcja kosztowała 200 milionów dolarów. Stocznia Harland & Wolff zaangażowała do budowy liniowca 3000 robotników. Cała ekipa ciężko pracowała 6 dni w tygodniu od 6 rano, a mimo to konstrukcja trwała aż 26 miesięcy. Robotnicy mieli trudne i niebezpieczne zajęcie. Wyobraź sobie pracę na wysokości 20-piętrowego wieżowca bez żadnych zabezpieczeń. Dla nich była to jednak kwestia wyżywienia swoich rodzin, więc podejmowali ryzyko za 2 funty tygodniowo. Wtedy była to całkiem wysoka pensja. W trakcie budowy zginęło 8 osób, a 246 zostało rannych. Wielu ludziom wydaje się niepojęte, że potężna konstrukcja, w którą włożono tyle pracy, wysiłku i pieniędzy, mogła zatonąć z powodu kawałka lodu. Wątpliwości okazały się słuszne. Najnowsze badania wskazują bowiem, iż przyczyną katastrofy nie był lód, tylko ogień. Dziennikarz Senan Maloney spędził ponad 30 lat dociekając prawdy o losie Titanica. To on odkrył na kadłubie statku czarną plamę o średnicy 10 metrów. Maloney zdobył nigdy nieopublikowany album zdjęć pokazujących proces budowy statku oraz przygotowania do dziewiczego rejsu. Na jednej z fotografii zauważył podejrzaną plamę. Zanim ktoś go zauważył, pożar w kadłubie płonął przez 3 tygodnie. Według ekspertów z dziedziny metalurgii, ogień definitywnie mógł osłabić metal nawet o 75%. To dlatego góra lodowa od razu zrobiła dziurę w kadłubie. Gdyby nie pożar, konstrukcja statku prawdopodobnie wytrzymałaby zderzenie. Fakt, że kolizja nastąpiła dokładnie w punkcie, gdzie metal został osłabiony przez wysoką temperaturę, to zaledwie jeden z ogniw w łańcuchu zdarzeń, które aż proszą się, co by było gdyby. Spółka White Star Line wiedziała o pożarze i o tym, że Titanic nie powinien opuścić stoczni w takim stanie. Armator kierował się jednak wyłącznie zyskiem, a członkowie zarządu zdawali sobie sprawę, że dalsze opóźnienie projektu może ich doprowadzić do bankructwa. Dochodził do tego jeszcze problem ogólnokrajowego strajku górników, co utrudniało dostarczenie wystarczającej ilości węgla dla parowca. Jednak bilety zostały już wyprzedane, a inne projekty wstrzymano, gdyż było mnóstwo chętnych na rejs największą jednostką pływającą wszechczasów. Na gwałt wykupiono cały dostępny zapas węgla kosztem innych statków. W takich warunkach odwołanie rejsu nie wchodziło w grę.
Liniowiec ustawiono poczerniałym kadłubem w kierunku morza. W ten sposób ślady pożaru nie były widoczne dla tłumów zebranych na nabrzeżu. Titanic wyruszył w historyczną podróż. Ekskluzywne wnętrza wzorowano na londyńskim hotelu Ritz. Wizytówką przepychu była wielka klatka schodowa łącząca 7 z 10 pokładów. Zdobiły ją okazałe obrazy, rzeźby oraz dębowe panele ścienne. Pasażerowie pierwszej klasy mieli do dyspozycji podgrzewaną pływalnię, łaźnię turecką, siłownię, kort do squasha oraz salon piękności. Kobiety szykujące się na specjalną okazję mogły skorzystać z usług stylistki. Titanic miał także pokładową gazetę oraz oddzielne pomieszczenia dla psów, gdzie zwierzęta były karmione, wyprowadzane na spacer, a nawet tresowane podczas rejsu. Pasażerowie pierwszej klasy mogli wybierać z 13 dań, a do każdego przypisany był oddzielny rodzaj wina. Posiłki były niezwykle uroczyste i trwały nawet 5 godzin. Zapasy obejmowały 1500 butelek wina, 20 000 butelek piwa oraz 8 000 cygar. Nie było za to ani jednej dostępnej lornetki. Warto o tym wspomnieć, gdyż zwykła lornetka mogła zapobiec tragedii. To kolejne ogniwo w naszym łańcuszku, co by było gdyby. W 1912 sonar nie został jeszcze wynaleziony. O przeszkodach na kursie statku mogła ostrzegać obsada bocianiego gniazda za pomocą lornetki. Jednak jedyną lornetkę na pokładzie zabrał z bocianiego gniazda do swojej kajuty drugi oficer David Blair jeszcze przed rejsem. Pechowym zbiegiem okoliczności Blair został w trybie pilnym przeniesiony do służby na innym statku i w całym zamieszaniu zapomniał zwrócić zarówno sprzętu, jak i klucza do swojej kajuty. Odkryto to dopiero 3 dni później, gdy statek był już na morzu. Gdyby obserwator na bocianim gnieździe miał przy sobie lornetkę, prawdopodobnie zauważyłby górę lodową na czas, aby uniknąć kolizji. Być może do katastrofy nie doszłoby również, gdyby statek płynął nieco wolniej. Podczas rejsu powstało opóźnienie, co kapitan uznał za niedopuszczalne, biorąc pod uwagę reputację Titanica. Dlatego transatlantyk poruszał się z dużo większą prędkością niż ta, do której został zaprojektowany. Na oddzielną wzmiankę zasługuje niedostatek szalup ratunkowych. Aby zmieścić wszystkich pasażerów, Titanic potrzebował 60 łodzi. Główny architekt zamierzał wyposażyć statek w 48 szalup, jednak ostatecznie ich liczbę ograniczono do 20. Przyczyny były czysto estetyczne. Stwierdzono mianowicie, iż szalupy zagracają górny pokład. 20 łodzi mogło pomieścić 1/3 pasażerów. Zdumiewa fakt, że tak poważne zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa było legalne. Zgodnie z ówczesnymi regulacjami liczba wymaganych łodzi zależała bowiem nie od liczby pasażerów, a od pojemności jednostki. Co więcej, w czasach Titanica standardową praktyką na transatlantykach były ćwiczenia wodowania łodzi ratunkowych, aby pasażerowie byli przygotowani na potencjalną sytuację awaryjną. Na Titanicu nie odbył się ani jeden próbny alarm. Kapitan Edward John Smith odwołał musztrę zaplanowaną akurat na dzień, kiedy liniowiec zatonął. Nie wiadomo, dlaczego podjął taką decyzję, zwłaszcza że przepływające statki wysyłały ostrzeżenia, że w okolicy można natknąć się na lód. Przypuszczalnie ze względu na kompletny brak obycia, wodowanie szalup zajęło załodze ponad pół godziny zamiast standardowych 10 minut. Kapitan Smith obwiniany jest również za to, że pozwolił na zwodowanie na wpół pustych szalup. Pierwsza łódź miała 65 miejsc, ale tylko 27 pasażerów. Dlaczego do tego doszło? Na początku ludzie nie chcieli opuszczać statku. Pomimo zderzenia nie wierzyli, że znajdują się w niebezpieczeństwie. W 2012 natrafiono na interesujący fakt z biografii kapitana Smitha. Oblał on swój pierwszy egzamin z nawigacji. Ostatecznie zdał, ale kto wie, być może jego zawodowe niedociągnięcia również odegrały rolę w tragedii. Gdy liniowiec tonął, załoga kilkukrotnie wzywała pomoc. Przepływający nieopodal statek towarowy Kalifornian zignorował sygnały świetlne. Gdy wyszło to na jaw, kapitan Kaliforniana został zwolniony z pracy, jednak współcześni badacze dowiedli jego niewinności. Cóż, lepiej późno niż wcale. Załoga statku towarowego nie dostrzegła rakiet wystrzeliwanych z Titanica ze względu na zjawisko załamywania światła. W normalnych warunkach powietrze bliżej Ziemi jest cieplejsze.
Tamtej nocy na Atlantyku układ temperatur był jednak odwrócony. Warstwa zimnego powietrza zalegała poniżej ciepłego. To zjawisko nazywane inwersją termiczną często powoduje złudzenia optyczne, o których wspominały zresztą raporty z innych jednostek znajdujących się w okolicy. Według historyka Tima Maltina nietypowe załamywanie światła sprawiło ponadto, że obsada bocianiego gniazda nie dostrzegła góry lodowej. Karalne zaniedbania, szereg niefortunnych zbiegów okoliczności, ogień lub lód. Tragedia, w której straciło życie 1500 ludzi, po dziś dzień jest obiektem powszechnej fascynacji i badań naukowców.